Moje uszanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał Pyk Paf. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o kawie, która od dłuższego czasu towarzyszy mi niemal codziennie. Chodzi oczywiście o tytułową kawę po bośniacku. Czym ona jest, jak się ją zaparza, w czym się ją zaparza, jak się ją podaje oraz czego się można spodziewać po jej smaku, tego dowiecie się z tego odcinka. Natomiast jeżeli interesuje Was aspekt wyłącznie praktyczny, jak na przykład zaparzyć kawę, to zapraszam do odpowiedniego timelapsa, ponieważ teraz warto poruszyć pewny ważki problem natury semantycznej. Otóż, czy w ogóle istnieje coś takiego jak kawa po bośniacku? No bo trzeba pamiętać, że zwyczaj parzenia kawy w tygielku dotarł na Bałkany poprzez Imperium Osmańskie. Więc kawa po bałkańsku czy po bośniacku będzie rodzajem kawy po turecku. Jednakże dzisiejszy zwyczaj parzenia kawy na Bałkanach jest różny od dzisiejszego zwyczaju parzenia kawy w Turcji, więc nazywanie tego kawą po turecku jest delikatnie mówiąc mylące. Kolejnym problemem jest to, że kawa na Bałkanach, tak jak wiele rzeczy, wpisana jest w ichniejsze konflikty narodowo-religijne. Dlatego kawa parzona w tygielku w Serbii będzie kawą po serbsku, w Czarnogórze będzie kawą domową, w Bośni będzie kawą naturalnie po bośniacku. Natomiast zdarza się, że niektórzy mieszkańcy Bałkanów nazywają tą kawę zwyczajnie kawą po turecku. I osobiście nie zalecam, będąc na przykład w takiej Czarnogórze, prosić o kawę po bośniacku, jeżeli w menu nie macie explicite tego wyrażonego. Zdarza się, że karta dań zawiera taką kawę, wtedy można poprosić, ale będzie ona najprawdopodobniej inaczej podana niż w Bośni. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, dlaczego ten odcinek jest o kawie po bośniacku, a nie zwyczajnie o kawie po bałkańsku albo na przykład kawie po serbsku? Ano dlatego, że Bośnia z wszystkich krajów byłej Jugosławii najbardziej jest znana właśnie z kawy. Jest ta kawa wpisana w tamtejszą kulturę dość mocno, również, jak widać, w kulturę materialną. I sposób podawania tej kawy po bośniacku, choć zaparzana jest identycznie jak w takiej Serbii, czy Czarnogórze, czy Macedonii, to sposób podawania tej kawy jest na swój sposób unikalny, więc jest coś takiego, co odróżnia tą kawę po bośniacku. No, przede wszystkim jest to, tak jak wspomniałem, pewna kultura materialna. Jak widzicie, tego złomu już mi się z moich wojaży trochę nazbierało. Są to sprzedawane tam zestawy do kawy właśnie po bośniacku. Składają się takie podstawowe z dwóch filiżanek niewielkich, z dżezwy oraz naturalnie z pojemnika na cukier. Cukier zawsze w kostkach i na rahat lokum, czyli taki powiedzmy turecki łakoć, nazywany także Turkish Delight, czyli taka galaretka, którą można też w Polsce kupić w sklepach internetowych, w dużych dyskontach się zdarza też ją spotkać, ale można ją też wykonać samodzielnie. Na YouTubie jest masa przepisów w tym temacie. Korzystałem, udało się, więc polecam, można to wszystko samemu zrobić. Te zestawy w całości wykonane są z miedzi, z często bardzo bogatym wzornictwem. Natomiast tygielki, czyli tak zwane dżezwy, mają znacznie węższą szyjkę niż w ich tureckich odpowiednikach. Kształt tygielków, czy też tac, na których stoją, tworzony jest mechanicznie. Dopiero później rzemieślnicy ręcznie wykuwają na nich wzory. Będąc w Sarajewie czy w Mostarze, można podpatrzeć pracę tych ludzi, ponieważ starówki aż roją się od ich pracowni, pełniących jednocześnie funkcję sklepów. Ceny takich zestawów są bardzo różne w zależności od drobiazgowości wykonania oraz pracowni. Taki poszczególny, najprostszy zestaw kosztuje od w zasadzie jakiś 17 euro aż do, powiedzmy, nawet 100 euro. Podaję cenę w euro, ponieważ w Bośni obowiązuje tak zwana marka zamienna.
która ma ustawiony sztywny kurs właśnie do waluty euro. Więc różnice w cenach są dość znaczne. Najdroższe są takie tygielki, które nie tylko są w środku ocenowane, bo każdy taki tygielek jest w środku ocenowany, żeby kawa nie miała, kawa, która ma odczyn dość kwaśny, nie miała kontaktu z miedzią. Najdroższe są takie ocenowane w całości, dodatkowo jeszcze wyrzeźbione na nich są wzory jakimś dremelkiem. Ogólnie w Bośni warto się w taki zestaw zaopatrzyć. Na eBayu one są drogie i nieciekawe. I to jest fajne, że jeżeli już macie taki zestaw, to nawet jak dokupicie sobie pojedynczy tygielek, to on zawsze do każdego zestawu będzie pasować. Tu zawsze jest match. Więc tak to wygląda z tygielkami i z zestawami. Natomiast jeżeli chodzi o kawę. Kawa do tygielka po bośniacku powinna być tak drobno zmielona jak zwyczajna kawa po turecku, czyli dosłownie na proch. Jest to najczęściej mieszanka arabiki oraz robusty, bez żadnych dodatków typu kardamon. Przewaga oczywiście jest arabiki. Często lubi to być arabika z rejonu Minas, z Brazylii i robusta z Indii. Oczywiście nie jest to żadna żelazna reguła. Najbardziej znaną marką w Bośni jest tak zwana zlatna dżezwa, którą czasami można w Polsce dostać w sklepach internetowych, ale jest dość duża przebitka cenowa. I jeżeli bylibyście w Bośni, bylibyście w Sarajewie, to zalecam Wam wybrać się raczej w pobliżu meczetu Gazi Husrev Bega, gdzie znajdziecie sklep tak zwany Tucana Kahwa, gdzie kawę dodatkowo ugniata się wielkim takim prętem metalowym w olbrzymim moździerzu. No sklep rozpozna się po tym, że będzie tam na ścianie twarz Makłowicza, jak tą właśnie kawę ugniata. Więc tamtą kawa jest wyborna i powtarzam, musi być zmielona na pył. Ja osobiście z braku dostępu do takiej oryginalnej kawy bośniackiej w Polsce kupuję kawy z palarni, tak, z zaufanej palarni w Krakowie. Od razu tą kawę mielę. Ta kawa składa się w 80% z arabiki właśnie z rejonu Minas i 20% robusty z Gwatemali, tak. I taką mieszankę polecam, ale możecie sobie tutaj dowolnie w tej materii eksperymentować. No dobrze, no to w takim razie jak taką kawę zaparzyć? No trzeba najpierw wsypać kawę do dżezwy. Polecam dwie kopiate łyżeczki kawy. Jedna to będzie za mało, wyjdzie Wam lura, a przy trzech no to już będziecie mieć strasznego mocarza i będziecie pluli najprawdopodobniej drobinkami kawy. Więc dwie łyżeczki to jest według mnie najbardziej optymalna doza. Tygielek z kawą, jeszcze bez wody, stawiamy na małym ogniu na dosłownie kilka sekund, żeby dżezwa się rozgrzała, a kawa uwolniła swój aromat. Zalewamy dżezwę przed chwilą co gotującą się wodą niemal do pełna. Kawa się mocno spieni, po opadnięciu piany zobaczylibyście, że między taflą płynu a rantem zostanie jakiś centymetr lub dwa odstępu, no i tak ma być. Żeby się upewnić, czy wody aby nie jest za mało, można delikatnie całość przemieszać i ewentualnie dolać brakującej wody. W jednej z restauracji uczulali mnie, że kawy po bośniacku się na tym etapie nie miesza, w przeciwieństwie do tureckiej, ale w innej kawiarni widziałem jak mieszają, więc sami zdecydujcie, czy chcecie być bardziej papiescy od papieża w tej kwestii. Dżezwę następnie stawiamy na ogniu i nie odstępujemy jej na krok, ponieważ zaraz zaczyna się piana podnosić. Nie wolno dopuścić do zagotowania i wykipienia. Trzeba kawę odstawić od ognia, gdy piana sięgnie rantu, pozwolić, aby trochę opadła, a potem znów położyć na palniku. Kawa powinna się podnieść łącznie 3 razy. Następnie ściągamy dżezwę z ognia i zostawiamy na jakieś kilkanaście sekund, aż piana całkiem opadnie.
Następnie dolewamy do pełna gorącą wodą, dzięki czemu całość nam się ładnie spieni. I tak przygotowaną jazzwę z kawą podajemy razem z całym zestawem gościom na stół. No albo sobie, w każdym razie obowiązkowo ze szklanką zimnej wody. Ponieważ piana na wierzchu ma mnóstwo drobinek kawy, których no nie chcemy wyjmować z między zębów, należy kawę, ale jedynie po wierzchu, delikatnie przemieszać, nabierając pianki na łyżeczkę i opuszczając. W ten sposób robimy tak aż do momentu, gdy piana przybierze jasno-beżowego koloru i po zagarnięciu łyżeczką będzie widać prześwity czarnej kawy. Następnie zbieramy 2 lub 3 łyżeczki piany i przekładamy do filiżanki, a następnie delikatnie wlewamy kawę. Kawa jest bardzo gorąca, więc warto odczekać przynajmniej minutę przed pierwszym łykiem. No i w ten sposób mamy kawę gotową do picia. I to, co jest piękne w kawie po bośniacku, to jest to, że ona właśnie jest podawana w całym tym zestawie. Jeżeli zamówicie kawę w Tygielku, gdzieś właśnie w Macedonii czy w Czarnogórze, to dostaniecie tylko filiżankę kawy. Zwykłą, najzwyklejszą filiżankę już przelaną. Tu macie cały zestaw, dostajecie jazzwę z kawą, którą musicie sobie sami oporządzić. Następnie przelać do filiżanki, no i się nią niespiesznie delektować. To, co odróżnia też tą kawę od kawy po turecku, to nie tylko to, że zaparza się ją jakby w gorącej wodzie, a nie od zimnej, ale także to, że inaczej się słodzi. Kawę po turecku słodzi się już w trakcie przygotowywania wszystkiego w jazzwie, na etapie właśnie, kiedy jazzwa stoi na gazie. Natomiast w przypadku kawy po bośniacku cukier zawsze w kosteczkach wrzuca się już do filiżanki. Jest też inny sposób podawania tego cukru, mianowicie bierze się taką kosteczkę, zagryza się ją i wtedy bierze się łyk kawy i pozwalamy, żeby ten cukier z kawą się rozprowadził ładnie po naszych ustach. Ja cukru nie używam, ale czasami jak mam ochotę na coś słodkiego, to w tym wypadku tu oczywiście przygotowane rahat lokum, czyli ta galaretka turecka. Wtedy ją przegryzam i biorę łyk kawy. W ten sposób to robię i Wam też takie coś polecam. Natomiast czego spodziewać się po smaku takiej kawy? Oczywiście wszystko zależy od tego, jaką kawę tam wsypiecie. Natomiast pewne rzeczy są w niej podobne. I jeżeli jesteście fanami kawy, delektujecie się na co dzień kawami typu speciality, albo macie w mieszkaniu klatkę z luwakiem, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że smak tej kawy wyda się Wam dość ordynarny. Jest on taki czekoladowo-drzewny, trochę kwaskowy i zupełnie pozbawiony owoców. Jest to smak mocny, choć samej kawy jako kofeinowo nie odbieram jako mocnej. I podoba mi się tekstura tego płynu, tego naparu, która jest taka dość mocno zawiesista. Więc komu bym taką kawę polecał? No, polecam przede wszystkim osobom, które cenią sobie estetykę. Bo kawa jest pięknie podana, ma ten taki orientalny smak, orientalny posmak, ten cały anturaż, prawda, tego wszystkiego. Ja ją osobiście traktuję jako kawę roboczą, ponieważ jest ona połączeniem bardzo szybkiego przygotowania z bardzo pięknym podaniem i choć weekendowo piję sobie takie lepsze kawy właśnie z segmentu speciality, to w dzień roboczy przede wszystkim gości u mnie taka kawa po bośniacku i jeżeli też lubicie takie elementy orientu, zachęcam Was, jeżeli bylibyście w Bośni, zachęcam Was do zakupu takiego zestawu i do własnoręcznego przygotowywania sobie takiej kawy po bośniacku. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.